Dziś przychodzę do Was z recenzją książki Lawenda i gadające koty. Gdybym miała jednym słowem odpowiedzieć, o czym jest ta książka, pomyślałabym, że o uważności. Już sama okładka daje nam coś niezwykłego, gdyż jest to okładka pachnąca lawendą. Po tym, jak ją potrzemy, mamy zapach lawendy, czyli tak naprawdę ta książka porusza wszystkie nasze zmysły. Tekst oraz przepiękne ilustracje należą do Małgorzaty Masłowieckiej i są naprawdę urocze. Już sama wklejka po prostu jest prześliczna, sami zobaczcie. Bardzo lubię tak pięknie wykonane książki. Moim zdaniem jest to książka dla dzieci od 6 do 9 roku życia. Myślę, że będzie idealna. I opowiada ona o bliskości z naturą, o tym, że często ją tracimy gdzieś po drodze. Jak widzicie, są tu naprawdę piękne obrazki, więc z pewnością spodoba się wielu osobom. Są też ciekawe historie, czasami trochę wzruszające, czasami odrobinę zabawne, ale też wiele różnych mądrych słów. Na przykład, nauczyłbym cię więcej niż wszyscy twoi nauczyciele, mruknął kot. Nauczyłbym cię, jak cię zatrzymać, dotknąć coś, powąchać, przyjrzeć się czemuś z bliska. Myślę, że umiem to zrobić, wzruszyła ramionami Lawenda. Ale do czego miałaby mi się przydać ta umiejętność? Wichurek popatrzył na nią mądrymi kocimi oczami i odrzekł tonem, jakim wypowiada się rzeczy całkowicie oczywiste. Cóż, to po prostu uszczęśliwia. Jak widzicie, same kartki są przepięknie ilustrowane, nawet takie delikatne detale, które tutaj widzimy, śliczne ilustracje. Wszystko to mówi nam, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, co kryje się wokół nas. Można też znaleźć dużo mądrych słów, typu to zły chłopak, przekonywał kocur. Może nie jest zły, tylko smutny, powiedziała Lawenda, zdradzając w ten sposób, że sporo o tym myślała. Myślę, że to naprawdę bardzo mądre, gdyż często jest tak, że myślimy, że ktoś jest zły, niezbyt miły, a jednak okazuje się, że wywołało to coś zupełnie innego. Albo coś w stylu, nie mogę tego zrobić, co wszyscy sobie o mnie pomyślą. Ależ to zupełnie nieważne, zawołała dziewczynka. I nagle, zadziwiając tym samą siebie, ciocia wujek przyznała Lawendzie rację. Już dawno powinna pozwolić sobie na odrobinę wolności. Tak, często o tym zapominamy, szczególnie w tym pędzie. Także tak naprawdę jest tu wiele, wiele mądrych słów. I jest też taka naprawdę przepiękna, trochę wzruszająca historia. Myślę, że zdecydowanie warto jest kupić tę książkę i też ją przeczytać wspólnie z naszym dzieckiem.